Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, jak widać po sztucznym świetle, którym jestem otoczony. Witam na kanale W Świecie Króla Myśli. Moi drodzy, playlistę, punkty widzenia do przemyślenia utworzyłem tutaj stosunkowo niedawno, po to, aby czasami na tym kanale wspierającym moją działalność pisarską wypowiedzieć się w kilku słowach o sytuacji bieżącej, o tym, co mnie boli, co mnie irytuje, co mi się podoba. A tak się akurat składa, że ostatnio tych tematów, takich, które mnie naprawdę irytują, jest coraz więcej i ja mam taką potrzebę, żeby o tym po prostu powiedzieć. No, skoro mam ten kanał na YouTube, mam kamerę, całkiem jeszcze nie najgorszą, to dlaczegoż mam tego nie zrobić? Wobec tego przyjrzymy się dzisiaj sprawie, która zirytowała mnie stosunkowo niedawno, właściwie już od dawna mnie trochę to zaczyna denerwować, ale niedawno poczułem, że przebrała się miarka, że tak powiem. Ja oczywiście nic nie mogę w tej sprawie zrobić. Jedynie co, to mogę sobie pogadać, a wy możecie to skomentować. Wiecie, co się będzie działo 7 marca, czyli jak dzisiaj nagrywam ten film, mamy niedzielę, a 7 marca przypadać będzie we wtorek. Otóż 7 marca Rada Unii Europejskiej będzie głosowała w sprawie tego zakazu, jaki Parlament Europejski wprowadził od 2035 roku. Cóż to za zakaz? To zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. No tych debili to już całkiem pokręciło w tym Parlamencie Europejskim, bo już takie głupoty wymyślają, że to czas najwyższy całe to towarzystwo wziąć, rozgonić i zapomnieć o tym. Na szczęście mam tutaj nadzieję, że Rada Unii Europejskiej ten przegłosowany projekt zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi odrzuci i czegoś takiego nie będzie. Mam taką nadzieję. Bo cóż się stanie w roku 2035, jeśli Rada Unii Europejskiej tego zakazu nie odrzuci we wtorek? Otóż samochód stanie się towarem ekskluzywnym. Towarem, który będzie dostępny tylko dla najbogatszych. Nie myślcie nawet o tym, że jeśli pracujecie na etacie w jakiejś korporacji, należycie do tych najbogatszych. Nie. Jesteście tylko trybikami, malutkimi trybikami w wielkiej machinie, które to trybiki są wykorzystywane, tak jak kiedyś wykorzystywano niewolników. Przepraszam za to, ale taka jest prawda. A wobec tego, jeśli nie będzie was stać na samochód, bo spalinówka, którą macie, zostanie, jeśli w ogóle do tego czasu dożyje, tak? Rdza jej nie zeżre. Jeśli ją macie, to spalinówka będzie obłożona podatkami, wyższymi opłatami za OC, nie będziecie mogli wjeżdżać do centrów miast i tak dalej, więc ten samochód właściwie wam nie będzie do niczego potrzebny. A elektryka sobie nie kupicie, bo elektryk będzie za drogi. Zabrane wam zostanie wobec tego wolność. Mnie też. Bo ja też jeżdżę samochodem spalinowym. Jeżdżę na ryby, jeżdżę do różnych miast na spotkania autorskie, jeżdżę do lasu i to wszystko zostanie nam zabrane. Żadnych rybek nie będzie w czasie wolnym. Zbierania grzybków nie będzie w czasie wolnym. Owszem, możesz, jak masz blisko do lasu, skoczyć rowerem, albo na ryby skoczyć rowerem, ale tak jak ja mam do lasu bardzo daleko, no to tym rowerkiem nie bardzo na te grzybki mogę pojechać. No na rybki jeszcze bym dał radę, ale bo kiedyś jeździłem, ale już teraz, kiedy mam samochód, wolę jechać samochodem. Ale czy tylko ryby, czy tylko grzyby, a wyjazd na morze, a wyjazd z małego miasta, na przykład tak jak ja mieszkam, na jakiś koncert, do
dużego miasta, do teatru, do dobrego kina, do filharmonii. To wszystko zostanie zabrane. Powiecie, no jak, no przecież jest komunikacja ta publiczna. No tak, ale oni nie kursują w tych czasach, w tych godzinach, które nam tutaj, wolnym ludziom, odpowiadają, prawda? Zostanie nam zabrana wolność przemieszczania się. Czy tylko ta wolność? Potem już w ogóle nie będziemy mówili i wypowiadali słowa wolność, bo przejdzie ono do historii, będzie wyrażeniem zupełnie nieznanym w XXI i drugim i trzecim i tak dalej wieku. Ja myślałem i większość z was pewnie też myślała, że dobra, okej, skoro tak jest, to zabronią sprzedaży tych samochodów spalinowych, wobec tego, tak jak to się odbywało we wszystkim, tak, na początku niektóre towary są drogie, ale potem ich produkcja rośnie, jest coraz więcej tych konsumentów, coraz więcej kupujących i te ceny spadają. Czy tak zadziała prawo rynku w przypadku elektryków? Ja tu bym wątpił w to. Dlaczego wątpię? Bo większość łańcuchów produkcji metali rzadkich, tych potrzebnych do produkcji podzespołów, z których składają się samochody elektryczne, opanowali Chińczycy. No i co z tego, że Chińczycy? No właśnie. Ano, to jest właśnie ten problem, bo Chińczycy mogą się tutaj zachować podobnie do Putina. Putin wywołał sobie wojnę na Ukrainie, tak? Pozakręcał kurki wszystkim z ropą. Nie ma tej ropy. Musimy tę ropę sprowadzać z różnych innych zakątków, co akurat dla nas, dla Polaków, nie jest może akurat taką wielką tragedią, ale na przykład dla Węgrów taką tragedią jest, bo oni nie mają portów, nie mogą sobie wybudować żadnych takich zbiorników. Zapomniałem, jak one się teraz nazywają, bo słowo mi zazwyczaj, jak się wypowiadam, to brakuje słów, to jest normalne. I dla wielu krajów stało się to wielkim problemem. Chiny także mogą zrobić coś takiego, że będą manipulować cenami tych właśnie metali rzadkich potrzebnych do produkcji podzespołów samochodów elektrycznych. Myśmy to już przerabiali. Jeśli nie wierzycie, że coś takiego można zrobić, to pamiętajcie o tym, że ta przeklęta Unia Europejska zakazała nam, Polakom, wydobywania węgla. I nasz głupi rząd na to się zgodził. Który? Platformerski czy pisowski? Jeden i drugi. Oba na to przystały, bo to już się zaczęło za Platformy, a PiS tego nie przerwał. Także oba mają dwa minusy u mnie. O czym tutaj mówiłem? Bo się zakręciłem. Jak wchodzę w politykę, to mnie już całkiem kręci. Unia Europejska zabroniła nam wydobywania węgla. Zaczęliśmy sprowadzać węgiel z krajów oddalonych od nas. My, Polacy, którzy mamy węgla, nie wiem, chyba na 300 lat i to na dodatek tyle, że moglibyśmy tym węglem, że tak powiem, nakarmić całą Europę. Nam zabroniono wydobywania węgla. To zrobiła Unia Europejska. Ta, którą się tak wszyscy zachwycają. Przeklęta w moim mniemaniu Unia Europejska. Chińczycy mogą zrobić bardzo podobny manewr. Manewr polityczny, że owszem, dostaniecie te metale, ale coś tam, tak? Więc to tutaj może zadziałać w taki sposób, że te mechanizmy rynkowe w ogóle się nie uruchomią i elektryki będą tylko dla najbogatszych. Po co wobec tego budowa tych autostrad, tych obwodnic miast? Po jaką cholerę to się robi w takim razie?
zupełnie bez sensu. Bo Parlament Europejski działa bez sensu. Oni nie myślą. Oni nie myślą w ogóle. Bo wszędzie mamy teraz budowane nowe drogi, przynajmniej w Polsce. Po to, żeby się przemieszczać samochodami. No ale cóż to wielkiego, tak? Cóż to za problem? Można to wszystko zniwelować, zniszczyć i sprawić, że praca wielu pokoleń pójdzie na marne. I wszystko to jest robione pod hasłem zielonej energii. Nie. Jak to się nazywa? Bo mi się teraz zapomniało. W celu ochrony środowiska. Mniejsza o to. Oni chcą obniżyć temperaturę na Ziemi. Tak? Bo podobno jest troszkę za wysoka. Tu w Europie, w takim malutkim kontynenciku, który jest tylko jedną taką niewielką częścią świata, chcą spowodować, że my się będziemy wyrzekać różnych rzeczy po to, żeby obniżyć temperaturę na Ziemi. A Chińczycy mają to w nosie, Ruscy mają to w nosie, Indie mają to w nosie, Stany Zjednoczone mają to w nosie, Południowa Ameryka ma to w nosie, wszyscy będą emitować dwutlenek węgla i cieszyć się wolnością. Nie, my tu w Unii Europejskiej musimy oszczędzać, musimy przestać emitować dwutlenek węgla. Ja tylko przypomnę, że dwutlenkiem węgla żywią się rośliny. Jeśli tego dwutlenku węgla w naszym rejonie nie będzie, to plony rolne spadną i będziemy musieli sprowadzać żywność z innych krajów. Parlament Europejski o tym nie myśli, bo oni nie są stworzeni do myślenia, bo to są półgłupki zwykłe i tyle, nic więcej. A kto odpowiada za to, że w Parlamencie Europejskim zasiadają półgłupki? Wy. Bo ja na głosowanie nie chodzę. Wy żeście ich wybrali. Wy żeście wybrali takich przedstawicieli, którzy zabierają wam wolność. I to na dodatek robią to w sposób nielogiczny. A jeśli coś jest nielogiczne, to mnie zaczyna to irytować. I to irytować do tego stopnia, że jak widzicie, jestem naprawdę tutaj wkurzony przed tą kamerą. Moi drodzy, produkcja podzespołów do samochodów elektrycznych na tych metalach rzadkich generuje tak wiele dwutlenku węgla podzespołów, tak? Produkujemy tego elektryka. Żeby wyprodukować tego elektryka, wygenerujemy tyle dwutlenku węgla, że jeśli te samochody elektryczne faktycznie zaczniemy eksploatować, musiałyby być one eksploatowane i wykorzystywane w bardzo długim czasie, żeby zniwelować w powietrzu ten dwutlenek węgla, który został wyprodukowany w czasie produkcji samochodów elektrycznych. Musiałyby te samochody bardzo, ale to naprawdę bardzo długo jeździć, na dodatek musiałyby być ładowane tylko za pomocą OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energii. Tylko w takim wypadku jest szansa na to, że ten bilans emisji i nieemisji dwutlenku węgla, nieemisji z powodu, że nie jeździmy spalinówkami, że on się wyrówna. Ale on nie pójdzie na korzyść tego, że będzie więcej zaoszczędzone. On się może się wyrównać. A ładowanie z OZE, odnawialne źródła energii, czy uda nam się ładować wszystko z OZE? Nie, moi drodzy, nie uda się. Nie uda się, bo OZE jest niestabilne. Bo tak jak na przykład w takim kraju jak Polska, nie zawsze świeci słońce, nie zawsze wieje wiatr.
My jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że my nie możemy skazać się tylko na odnawialne źródła energii. Potrzebujemy węgla. Tego węgla, którego nam durnie z Unii Europejskiej zakazali wydobywać, a durnie z polskiego rządu na ten zakaz się zgodzili. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, dlatego ten film nagrywam. I mam taką nadzieję, że w końcu w tej przeklętej Unii Europejskiej 7 marca ten durny zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, które ma być wprowadzone od 2035 roku, zostanie zniesiony i że wszystko będzie normalnie. I tego wam życzę. A 7 marca przekonamy się wszyscy. 7 marca, czyli najprawdopodobniej dzień po opublikowaniu tego filmu, ponieważ ja ten film nagrywam wieczorem. Zanim on mi się tam zrenderuje, zanim wejdzie na serwer, to będzie już poniedziałek. Także tak to będzie to wyglądało. To byłoby, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o tę wypowiedź, o to, co mnie tak naprawdę bardzo mocno zirytowało. Zapraszam do komentowania. Na tym kanale jeszcze jesteście bardzo, że tak powiem, cisi. Jeszcze tych komentarzy jest niewiele. Ja czekam na ten moment, w którym nagram taką wypowiedź tak kontrowersyjną, że będziecie chcieli się do niej odnieść i rzucić tutaj jakby takie weto, taką kontrę ze swoich przemyśleń. To jest playlista punkty widzenia do przemyślenia. Ona do tego właśnie służy. A ja tę playlistę prowadzę na kanale W Świecie Króla Myśli. Na kanale, który założyłem głównie w celu promocji swojej działalności pisarskiej. Jestem, jak już z pewnością wielu z was wie, autorem trylogii fantasy Król Myśli, którą bardzo gorąco wam polecam. Link do księgarenki, w której można kupić moją książkę, znajduje się pod wyświetlaczem tego filmu. Wspierając, kupując Króla Myśli, wspierasz autora, który czasami staje przed kamerą i nie boi się powiedzieć o tym, co go irytuje. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazy, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król Myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.